Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ringcloud'a. Witam was bardzo serdecznie. Ostatnio odkryliśmy tożsamość Nailmana. Nie jest to jednak koniec tego Mister Labiryntu. Nie nazwałbym tego też początkiem oczywiście, ale mamy jakąś nową ścieżkę, która nam się otworzyła po właśnie dojściu do wniosku, że ktoś tam jeszcze pomagał w tych zabójstwach. Zobaczmy kto, bo szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem. Chyba moja teoria na teraz, taka czysto nie potwierdzona niczym poza przeczuciem, jest taka, że każdy. Ale czy to będzie to? Zobaczymy. Okej. Okay. Rozumiem. Więc przyczyną śmierci ofiary w Gairi Shizuki, z schowku Gairi Shizuki, ona była po prostu inna. Racja, ofiary w pozostałych zamkniętych pokojach zostały uduszone na śmierć. Wszystkie z nich miały ślady i zadrapania oraz rany obronne. Co zabawne, odkryłem to nie przez to, że skojarzyłem właśnie to, o czym oni teraz mówią, tylko przez to, że tam zamiast lalek były obrazy. Ciekawe, czy to też będzie związane, czy to po prostu był taki przypadek. Ofiara w trzecim zamkniętym pokoju miała ślady uduszenia, ale nie miała śladów walki, oporu. Są też dowody uderzenia w głowę, które mogą być uważane za przyczynę śmierci. Ślady mogły być zrobione po tym, jak ofiara zginęła, te ślady uduszenia mogły zostać zrobione po tym, jak ofiara zginęła, przez co mogą wydawać się, jakby to one spowodowały śmierć. Prawdziwą przyczyną śmierci było uderzenie. Czyli duża siła, teoretycznie. Nie mówię, że na przykład zapornica jedną ręką by ją uderzyć w głowę tak mocno, ale no mimo wszystko raczej bym trafił z jakąś większą siłą. Na pewno byłoby łatwiej. A tutaj działamy z kojarzeniami, prawda? Okej, okay, co tu mamy? Jakieś tańczące szkielety? O kurczę, takim aż Halloween zapachniało. Spooky Scary Skeletons. Dobra, zapisuję sobie to. Zobaczmy. Kolejna przeszkoda, ale ta jest nie aż taka duża. Yuma, rozwiążmy zagadkę i idźmy dalej. Racja. O nie! Dlaczego? Dlaczego co? Dlaczego? Why was the cause of death made to look like... Dlaczego zostało to zrobione tak, żeby to wyglądało jak uduszenie? Przypadek? Działanie coś, kto kopiował? Przypadek? Dzieło księdza. Zależy, co rozumiem przez słowo dzieło. Dzieło, że ksiądz powiedział drugiej osobie, jak zabijał i przez to zadbała ta druga osoba o to, żeby też było też zabite? Czy dzieło księdza, że ksiądz to po prostu zrobił? Jeżeli ksiądz to po prostu zrobił, to na pewno nie jest to. Przypadki nie wierzę za bardzo w takich grach, więc no dzieło chyba ktoś to kopiuje. Spróbujmy. Najwyżej spadniemy. Chyba jest to jakaś droga. Czy mamy naśladowcę? Chyba. Uduszenie zostało sfejkowane, żeby wskazać, że zbrodnia ma tego samego sprawcę, co pozostałe trzy incydenty. A sprawiając, że miejsce zbrodni jest tak podobne, wydaje się, że Nailman był odpowiedzialny za niezwiązane morderstwo. To oznacza, że to jest sprawka naśladowcy. Zgadzam się. Okej, naśladowca, ale przecież to by nie było pokazane do opinii publicznej, czyli to chyba by była zakonnica. Powiązania z amaterasu. Pośród tej serii zabójstw Nailmana były takie, które mogły być zrobione przez kopikata. Dlatego pewnie zagadka Mister Labiryntu wciąż pozostaje po odkryciu tożsamości Nailmana. Więc kto jest kopikat? Kto jest naśladowcą? Dokładnie, musimy odkryć tożsamość impostora, oszusta. Impostor wyeliminowany? No to pauza. W porządku. Okej. Kto jest naśladowcą? No, stałem na zakonnicę. Tutaj akurat ma to sens, gdyż
You're accusing me of being the copycat criminal? What the hell? Mówisz, że ja jestem, że to ja jestem naśladowczynią? Co do cholery? Zabiję cię. Chłopiec. Nie, to ja. Mówiłem już. Nie mam z tym nic wspólnego. Chłopiec? No szczerze nie spodziewałem się. Ale dlaczego miałby chłopiec coś naśladować? No, to mam zerwostkę. Znaczy... Dlaczego w ogóle się zastanawiam nad chłopcem, bo w ogóle sama jego obecność mnie niesamowicie zaskoczyła. Na pewno nie jest to on. I też nie jest to on. Stawiam H na nią, ale kurde, czekajcie, pomyślmy sobie o tym. To było po dwóch pierwszych morderstwach i to było chyba miesiąc temu. Pierwsze było 6 miesięcy temu, kolejne było 3 miesiące, to było miesiąc temu. I tam została uduszona osoba. Uderzenie w głowę, no mi się osobiście kojarzy uderzenie w głowę z czymś, co wymaga dużo siły, że trzeba kogoś łupnąć w tą czachę, tak żeby ktoś się po prostu posypał na miejscu. Czy chłopiec byłby w stanie zrobić takie rzeczy? Bo mi się wydaje, że gra może właśnie pójść tą logiką, że chłopiec właśnie jako osoba najsłabsza z nich wszystkich, ale dlaczego miałby to robić? Dlaczego miałby robić coś, za co będzie oskarżony jego ojciec za jakiś czas? Chyba, że specjalnie zwalił winę na ojca, a wierzył, że my nie będziemy w stanie udowodnić winy. No bo to wiesz, że taki mały pierd to zrobił. No mocno się tym zostałem. Dlaczego skądś się nad nią zostawiam? Powiązania. Skądś musiała ta osoba wiedzieć. Nie wiem, dobra, spróbuję z nią. A ona wtedy nie miała chorej ręki. To nie jest ona, to jest chłopiec, wow. To jest chłopiec. Ona nie miała chorej ręki. Sprawca mógł być naśladowcą tylko posiadając informacje o innych miejscach zbrodni. Dobra, a skąd chłopiec mógł je mieć? Bo jest mały? Czy chodzi o worshipera? I have nothing to do with this. Bo widział jako pierwszy... Chodzi o worshipera. Tak? Bo mógł wiedzieć, jak wyglądały pozostałe miejsca zbrodni jako pierwszy. You are the copycat. Ty jesteś naśladowcą. On musi wiedzieć, jak wyglądały miejsca zbrodni. Dlatego to zrobił. A znaczy, dlatego wiedział, jak to zrobić. Ale dlaczego to zrobił? Wykorzystał to? Ja? O czym tu mówisz? Chciał kogoś się pozbyć i wiedząc ze sprawy, jak to wygląda, wiedział, że jak zaimplementuje taką zbrodnię, to większość osób się nie połapie i sprawa i teraz spadnie na Nailmana? Mówiłem ci. Wszystko o Nailmanie i nawet współpracowałem podczas śledztwa. Teraz myślisz, że ja jestem mordercą? Jaja se kurwa robisz? Leszone, twoje śledztwo jest gówno warte. Zmiażdżę cię, ty brudasie wręcz. Wygląda doktor Mundo. Mundo, chodzić gdzie chcieć. Ciekawe. No to szczerze mówię, trochę nie jeży mi to, że nagle sobie dwie osoby zostały z tego wybrane. Nawet nie wiem dlaczego, ale po prostu coś nie pasuje mi to. Ale sam to ma sens, tylko jestem ciekaw dlaczego to zrobił, bo to jest jeszcze ważne. Zwłoki kobiety, przyszłe zbrodnie. Zwłoki kobiety. Wiedział o przeszłych sprawach Nailmana. Trzy ofiary. To z posiadłości. Nie. Niepubliczne informacje. Albo poprzednie zbrodnie, albo niepubliczne informacje, tak bym stawiał. Dlaczego oskarżasz mnie, że jestem sprawcą? Byłem pierwsze miejsce. Po prostu pierwsze miejsce zbrodni. Dlaczego myślisz, że jestem naśladowcą?
Oni wszyscy mogą być Nailmanem. Strzała śmierci zawsze była inna. Nawet jeżeli był ktoś kopiujący, to dlaczego to ja miałem być? Serwer mógłby być copycatem. Zatrudnica mogłaby być naśladowcą. Każdy mógł to zrobić. Dobra, strzelamy w to, co on powiedział na samym początku. Incydent Nailmana. Mówiło się o tym w mieście, więc... Czy nie każdy mógł być copycatem? A żeby skopiować zbrodnię, musiałaby znać szczegóły. Czy te szczegóły były bardzo znane? Sprawdźmy sojuszniki. Kurde, to w sumie miał strzelić czymś innym. Myślę, że może będzie trzeba strzelić, że on był pierwsze miejsce zbrodni. To. Nie to. To dziwne, bo to co strzeliliśmy... Zmiana w przyczynie śmierci nie jest przypadkiem. To przez to, że zostało zrobione to przez naśladowcę. Ale z Solution Keys, które teraz mamy, nie widzę, jak możemy na to zaprzeczyć. Może powinniśmy rozważyć, czy ktoś inny mógł być naśladowcą? Nie chcę strzelić, ale chyba trzeba strzelić tym, co mam, że to była nie była informacja publiczna. O nie, tak chciałem. Czyżby trzeba było w początek strzelać? Oj! Każdy mógł to zrobić. Nie każdy. W to trzeba walnąć. Musiałem się zastanowić chwilę. Przyczyna śmierci w galerii sztuki to było uderzenie tępym obiektem, które zostało zafejkowane jako uduszenie, żeby przypominać modus operandi Nailmana. Ale morderstwa przez uduszenie nie pojawiły się od razu w informacji publicznej. Jedyni, którzy wiedzieli, to ci, którzy byli na miejscu zbrodni. W tym sam Nailman, peacekeeperzy i pierwszy świadek naoczny. Co oznacza ciebie. Możesz popełnić to morderstwo w galerii sztuki. Oho, ucieka? Mistrzu, za nim! Wbij trochę rozumu w tego bezrozumnego fantoma. Co? Okej. No ciekawie co zostało rozwiązane. Od pierwszego na miejscu zbrodni do sprawy... to raczej taki banał. On zawsze był podejrzany, ale przez prawdziwego Nailmana nie połączyłem kropek. On był zafascynowany Nailmanem i badając go, on w końcu wiedział o nim więcej niż ktokolwiek inny. Ostatecznie stał się Nailmanem. To ironiczne, że pokazał własne zbrodnie, wiedząc zbyt dużo o pozostałych. Mistrzu, prawda jest tuż przed nami. Mój radar szaleje. Szaleje? Znaczy, nawala szalony. Grzmocie szalony. Tak się mówi w ogóle w prawdziwym świecie, że zazwyczaj sprawca jest w pierwszym tomie akt. No i to rzeczywiście coś w tym jest, prawda? Pierwsza osoba, która pewnie była przesłuchana. Odejdźcie! Nie pozwolę wam poznać prawdy. Chyba jesteśmy w ostatecznym miejscu. Jeżeli uda nam się sprawić, żeby on się przyznał, całkowicie rozwiążemy labirynt. Mistrzu, nie opuszczaj gardy. Tak. Zróbmy to.
Muza. To był ten bier, prawda? O Jezu, nie pamiętam, że się robiło, coś się rozbijało. Bier się nami, prawda? God Shinrami. Run, Shinrami, run! Jest to szybko konserw w tym, jak ona szybko biegnie z... Tak, nie pamiętam! Źle zrobiłem? Oj, czekajcie, mylą mi się wszystkie klawisze. Mylą mi się wszystkie klawisze, muszę zatrzymać. Kick to jest to, ale nie pamiętam, które co się robi. Tym się kropie chyba się kule, uderza się mur, skacze się przez kolce. Kopnięcie, dobrze. Kombo 2. Rozbicie. Ty, nie udało się? Nie? Też się kopie? Jak możesz oskarżać mnie bez dowodu? Nie sprawdziliście miejsce zbrodni wtedy. Muszę rozwalić te suszynki. Przeszły sprawy. Forte Halary. Mylisz się. Dzięki Forte Halary byliśmy w stanie zobaczyć każde miejsce zbrodni. Tak jak wyglądało kiedyś. Moja moc pozwala mi zacząć moment, kiedy pierwszy świadek widział miejsce zbrodni. Nie sprawca, nie ofiara, ale jak pojawiło się, pojawiła się tam osoba trzecia. Użyliśmy postrodniczy, żeby zebrać wszystkie dowody. Dobra. No nie wiem, jak to rozwalić, dosłownie. O, dobrze jest. Trzeba timing dobry obczaić, okej. Wybaczcie, to nawet nie jest jakaś niewiedza, ale dużo mechanik. No i wszystkich nie pamiętam po prostu. Widziałeś tylko, co ja widziałem jako pierwsza osoba. Jak to mogłoby doprawić was do sprawcy? Oho. Jezu, nadciąga z tymi swoimi argumentami. Nigdy nie znajdziecie sprawcy. Gdzieś tylko to, co ja widziałem w momencie odkrycia zwłok. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Cienka osoba. Informacje, które nie dotarły do miejsca publicznego. Gwóźdź w obrazie. Farba. Darker employee claims he was the one who unlocked the door but was too afraid to open it. That's when the paint and was o co chodziło z tą farbą? Ten dowód polegał na tym, że my widzimy z jej forte miejsce zbrodni oczami pierwszego świadka. Więc nie widzieliśmy, nie byliśmy osobą, która wywaliła to, bo to nie był świadek. Już od tamtego momentu dało się to wykminić, wyobraźcie sobie. A człowiek się w ogóle nie zastanawia nad tymi szczegółami. Ciekawe. O to chodzi, prawda? Postrodniczy Halary pokazało nam, że farba, puszka z farbą w schowku w galerii, przy wejściu do schowka w galerii, nienawidzę takich zbiorowisk, przy wejściu babci, dziadka, chomika, psa, kota, wujka, mamy, została przewrócona. A według pracownika galerii sztuki, według
zeznań pracownik galerii sztuki. To była twoja sprawka. Wszedłeś na miejsce zbrodni jako pierwszy, a galeria sztuki, a pracownik galerii sztuki był za tobą, zauważył, jak przywracasz puszkę. Ale poszkodniejszy Halary pokazał tylko miejsce zbrodni, gdzie zwłoki zostały odkryte po raz pierwszy. Więc jeżeli byłeś pierwszą osobą, żeby znaleźć ciało, miejsce przed tym, jak farba spadła, zostałby stworzone. Ale nie było, farba była już przywrócona, kiedy zwłoki zostały odkryte. To znaczy, że pierwszą osobą, która znalazła zwłoki, był pracownik galerii sztuki, nie ty. Powód, dla którego nie liczyłeś się jako pierwsza osoba, która je znajduje, był taki, że byłeś sprawcą. Wow. Taka jest prawda. To trochę jest taki poziom bullshitu, jak z tym, że ktoś wpada. Tylko to zupełnie na innej płaszczyźnie, ale bardzo podobnie. Ale nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Bo to jest coś takiego w miarę nowego. Ciekawe. Trzeba było dobrze to rozpić, żeby się w tym połapać. Mistrzu, dokończ go! Wstać wszystkie dowody do Solution Blade'a i przetnij go tak mocno, jak umiesz! Oho. Zaraz będzie jeszcze jakieś coś? Chyba coś jeszcze będzie. A, to podsumowanie. No, nie jestem zadowolony, szczególnie, że tam pod koniec strasznie zwaliłem. Ale trudno. A, jeszcze to jest. Okej, to nie jest jeszcze podsumowanie. Teraz się zastanawiam, czy mi się wydawało, że to są te? Okej. Lalka bez oczu. To jest ta cała legenda Neymana, pierwsza sprawa. Mamy na razie wentylację i to, no dobra, ZR. To jest sprawca. On przywiązuje tą linę, to jest już za późno, to jest wentylacja. Wentylacja była w miejscu pierwszym. Musiałbym się bardzo na początek cofnąć. Z chęcią zobaczę całe podsumowanie. Tak notabene. Tutaj. Lalka z popielacz oraz gwoździe wygięte. Te gwoździe mogą być zaraz użyte. Czego użył gwoździ? Nie się przyciągał. Jakoś strasznie to wygląda, jak widać, jak on popełnia te zbrodnie. Co przywiązał do wentylacji? Sprawca. Tutaj żyłkę. Przez co puścił linkę? Przez oczy lalki. Przez lalkę bez oczu właściwie. Gdzie sprawca? Przez co puścił jako ostatnią linkę? Przez... tył zwłok. Tutaj rzeczywiście jest to. Ten klucz jest wrzucony. A tutaj udawać jednym słowem. Ciekawe, czemu to zrobił. Co było przybite do lalki? Do lalki był przybity klucz. No w sumie tam była lalka ostatecznie, jedna przynajmniej. Czego sprawca użył, żeby uciec z drabiny? Mam rope ladder. Okej, od razu przeciął. Sprytne bardzo. To się samo zamknęło. Czego użył, żeby spalić dowody? No oczywiście popielacze, czy to nie słowa spalić, ale zniszczyć? Prawdziwa tożsamość sprawcy. Sprawcą tych incydentów jest...
ksiądz. A kto był naśladowcą? No oczywiście worshipper. Tajemnica odkryta. Wstawajcie, wstawajcie! Seria morderstw zamkniętych pokoju bazowana na legendzie miejskiej. Czy odkryjecie prawdziwą tożsamość Nailmana? Prawdziwe bomby, prawdy, mają być rzucone. Czas na deduction denouement. By rozwiązać sprawę tych wydarzeń, musimy wiedzieć, kim w ogóle jest Nailman. Nailman to legenda miejska Kanaiworth. Piszesz imię kogoś, kogo chcesz zabić, przybijasz gwoździem lalkę do drzewa za kościołem. Nailman zabije tę osobę niezliczoną ilością małych gwoździ, raczej gwoździ. Seria morderstw, właśnie dotyczących, bazowanych na tej legendzie miejskiej, zaczęła się pół roku temu. Wszystkie miejsce zbrodni miały zwłoki, lalki, przybite w zamkniętym pokoju. Pierwsze morderstwo wydarzyło się pół roku temu w sekretnym klubie w Kamasaki District. Ofiara to nikt inny jak tam trupier, czy tam jakiś biznesmen, który miał to miejsce, i przyczyną śmierci było uduszenie. Słyszałem, że były dosyć drogie opłaty w tym miejscu i często oszukiwano, więc to oczywiście było takie podejrzane miejsce. Klucz do drzwi był w środku szklanki, a wentylacja, która łączy z zewnątrz, wyglądała na zbyt wysoko, żeby nią uciec. Ale sprawca użył gwoździ przybitej do ściany, żeby się wspiąć. Dowód? Dlaczego gwoździe były takie zadzięte w dół? Wentylacja nie była wtedy przyczepiona w momencie zbrodni, więc dało się to łatwo usunąć i użyć tego jako drogi ucieczki. Klaustrofobii dostaję, jak na to patrzę. Drugie morderstwo wydarzyło się 3 miesiące temu, to była posiadłość niejako Ginma District. Ofiara to był jakiś agent nieruchomości, który żył tam, a przyczyną śmierci było znowu utuszenie. Bardzo dużo zarobił przez szemrane interesy, więc oczywiście ktoś musiał go dorwać. Drzwi na miejsce zbrodni były jedynym możliwym wejściem. A klucz do tych drzwi był pod przybitą ofiarą. Po tym jak sprawca uciekł, jakaś sztuczka została użyta, żeby odzyskać klucz. Żyłka przeszła przez wentylację i przez soczewki, w sensie dziury w oczach lalki, przytowało ciało oraz zwłoki. Wystarczyło tylko wyjść z pokoju, zamknąć go, wrzucić klucz przez siatkę wentylacyjną i bum! Masz swoją tajemnicę zamkniętego pokoju. Aleś teraz mądrzy. Klucz został wrzucony pod ofiarę z tej wentylacji, tej kratki, a kiedy kiedy została jakby wyciągnięta, to górna część ciała osunęła się, co dokończyło miejsce zbrodni. Właśnie w głównej części ciała nie przechodziło przez całe ciało, więc to nie było w ogóle jakby przykute, przygwożdżone. Trzecie morderstwo wydarzyło się miesiąc temu w schowku w galerii sztuki w Ginma District. Laska umarła na uderzenie tępym obiektem. Była pięciusia, ale sprawiła, że wygląd uderzył jej do głowy i została wybombiona. Klucz do schowka został przybity do obrazu przez lalkę. Kolejna sztuczka była użyta, żeby odzyskać klucz. Obraz z lalką przybitą do niej został oparty o okno, a wtedy sprawca wyszedł z pokoju. Sprawca przybił klucz do obrazu przez okno. To jest trochę takie dziwne, co?
wywrócił to i bam, zrobione. Co się dziwne na zasadzie, że to... No tak po prostu mogło tutaj dużo rzeczy pójść nie tak. To są prawdy stojące za tymi trzema sprawami. I jeszcze jedno morderstwo w wieży zegarowej w Caney Ward. Przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. On powiedział... Skoro powiedziałaś, że zajmiesz się tym, to musimy teraz rozwiązać sprawę, jeżeli powiedziałam. Miejsce zbrodni w wieży zegarowej jest raczej wysoko, na drugim piętrze. Drzwi były zamknięte od środka, a rolety okienne były też zamknięte. Ale potem płynęła jakaś deszczówka. I gwoździe na dwóch lalkach miały takie otarcia. Innymi słowy, sprawca musiał zawiesić linę, czyli właśnie drabinę linową, od lalek, żeby uciec. No, żeby uciec. No, logiką wszystko jest możliwe. Według mojej logiki. Dlaczego jest taka straszna Halara? Tak czy siak. Sprawca przeciął drabinę schodząc. W ten sposób mógł po prostu pociągnąć za jedną stronę liny, żeby odzyskać całość. To też sprytne. Żaluzje same się zamknęły, czy tam rolety, przez swój ciężar, więc tak została zebrana cała lina. Jestem zaskoczona, że zauważyłeś funkcję auto zamykania. Pokaż te zasłony, te żaluzje, prawda, mistrzu? Lina została zebrana i następnie spalona. I spalona w kościelnym piecyku, do którego mieli dostęp tylko mieszkańcy kościoła. Ja wiem, że Neymar musiał być kimś z kościoła. Ostro, to taki śmieszny dowód, co? Ale pojawiło się jedno pytanie. Ten zabójca miał jedną jeszcze cechę. Wszystkie ofiary zostały zamordowane przez uduszenie. Ta informacja nie była pokazana publicznie. Ale przyczyną śmierci tego Barry Stuki było uderzenie czymś tempem. Uduszenie zostało dodane później. To znaczy, że ktoś udawał Neymana, ale wiedziałem już, kto jest tym naśladowcą. Na początku Neyman musiał być kimś na tyle cienkim, czy takim chudym, żeby przejść przez wentylację. Ktoś z umiejętnościami, żeby rzucać precyzyjnie kluczem. I ktoś związany z kościołem. Ksiądz, ty jesteś Neymanem. Takie pozorne by się wydawało. To zawsze musi być ksiądz, prawda? Oho. Powinna sini rami czytać. A sprawca, a naśladowca był ktoś, kto wyznał ofiary i wiedział, że one zostały uduszone. Ponieważ był pierwszym świadkiem każdej sprawy, osobą, która mogła replikować zbrodnie Neymana był... Naśladowca, czyli wyznawca, to ty jesteś naśladowcą. A go raliśmy? No i ładuję. No, spoko. W tym odcinku już nie powiem wam, jakie mam dokładnie odczucia, ale będę miał parę rzeczy do powiedzenia. Taka jest prawda tej sprawy. Nie było jednej osoby, nie było czterech osób, tylko dwie osoby. Chyba, że coś jeszcze się zmieni, ale wątpię. Co dusze? Co to? Okej, czy mogę tutaj zapisać? Nie mogę. No nie szkodzi. Tutaj jest opcja, że mogę sobie to naprawdę w każdym momencie zapauzować. Jeżeli nic mi nie wejdzie na Switcha, to powinien być spoko. Moi drodzy, zostawiam creme de la creme sprawy na koniec, ponieważ to będzie jeszcze taka pogadanka, to będę mógł na świeżo wyjść z tej pogadanki. No, również takie delikatne wrażenia, no bo nie mogę tak odejść po prostu nie mówiąc niczego. Nie jest to zła sprawa, ale chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta pierwsza, czyli chapter 0, trochę bardziej mi się podobał.
Ale tutaj naprawdę nie jest źle, chociaż mam na pewno parę zastrzeżeń, o których powiem, jeżeli nie zapomnę. I mam na pewno też parę rzeczy, które mi się bardzo podobały. Także będziemy mogli podebatować w kolejnym odcinku. W tym powoli zbliżamy się do końca siłą rzeczy. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie, że to jest wasze miejsce. Jeżeli macie jak, to napiszcie nawet krótki komentarz, chociażby jakąś emotkę zostawcie swoją ulubioną. Może już krótką opinię o czymś. Zawsze to wszystko się liczy. Zapraszam was również do opisu, gdzie znajdziecie moje media społecznościowe. Polecam przede wszystkim Twitcha. Streamuję tam prawie że codziennie od godziny 17. Jeżeli nie macie czasu być aktywni, a chcecie pomóc na kanale, to wpadajcie na lurka. Czyli po prostu odpalajcie sobie transmisję, posłuchajcie sobie w tle, a nawet nie słuchajcie, po prostu żeby leciała gdzieś w tle, to dla mnie zawsze liczy się jako wyświetlenie. To wszystko jest po to, żeby kanał po prostu się rozwijał, żeby te materiały po prostu dalej powstawały, żeby mógł robić to, co kocham. To wszystko z mojej strony, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kończyć rozdział pierwszy, chyba że coś jeszcze jest po wyjściu z labiryntu większego, ale ostatnio nie było, ostatnio była dosłownie jedna tam scenka, także oczekuję. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się ciepło, no i hej papa.